Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Gruby na Radosie. Dzisiaj, jak widać, po okolicznościach przyrody odcinek terenowy, dlatego że będę chciał pokazać i opowiedzieć parę słów o moim nowym nabytku, czyli pilarce spalinowej marki Lider. Do kupna pilarki zbierałem się od jakiegoś czasu, no bo tak jak pokazywałem, ją na chwilę odstawię, bo jest trochę ciężka, tak żeby ją trzymać. Jeśli chodzi o zakup pilarki, to ja się zbierałem od jakiegoś czasu, jak wcześniej powiedziałem, no bo jak pokazywałem całą tą działkę, jest tutaj jeszcze co pilarką robić, jest trochę do wycięcia, do wyrównania itd., itd. W tym odcinku będę chciał powiedzieć parę słów o specyfikacji tej pilarki. Będę chciał ją uruchomić, bo ona jeszcze nie jest zalana, nigdy nie była uruchomiona. Więc mam nadzieję, że to pójdzie bezproblemowo. No i w tle, mam nadzieję, widać, jest taka oto stara śliwka, na której tą pilarkę będę chciał przetestować i będę chciał się jej pozbyć. Jeśli chodzi o samą tą pilarkę, jest to pilarka firmy Lider, model RG4114. Jeśli chodzi o takie podstawowe dane techniczne, pojemność skokowa 41 cm3, moc 1,4 kW, czyli jeśli dobrze przeliczyłem, to jest to prawie, że są to prawie, że dwa konie mechaniczne. Długość prowadnicy 35 cm, długość cięcia 335 mm i 33,5 cm. Dlaczego akurat ta pilarka? Mogę ją jeszcze chwilę tutaj pokazać. Dlaczego akurat ten model? Powody są w sumie trzy. Nie będę ukrywał, że główny powód to była cena, bo tą pilarkę kupiłem w tym tygodniu i zapłaciłem za nią 299 zł, co jak za cenę takiego sprzętu nie jest dużo. Drugi argument, który mnie skłonił do zakupu tego konkretnego modelu, to są opinie o nim, dlatego że ta pilarka jest w sprzedaży już kilka dobrych lat. Pierwsze opinie o niej znalazłem sprzed 7-8 lat i te opinie są w sumie pozytywne. Jakby we wszystkich przewija się to, że jeśli ktoś potrzebuje profesjonalnego sprzętu do pracy w lesie czy coś takiego, to oczywiście ta pilarka raczej nie da rady. Ale jeśli ktoś potrzebuje coś zrobić w jakimś przydomowym ogródku właśnie na działce, to ten sprzęt powinien spełnić swoje zadanie. Większość osób pisało o tym, że w sumie po zakupie od razu wymieniła prowadnicę i łańcuch. Ja będę dzisiaj działał na tej oryginalnej prowadnicy, która była w zestawie. Pilarka przyszła oczywiście niezłożona, jak to z pilarkami bywa. Natomiast pierwszy raz w życiu składałem jakąkolwiek pilarkę i zgodnie z instrukcją zajęło mi to około 10 minut, więc nie jest to nic trudnego. Dobra, tak jak powiedziałem, pilarka nie była jeszcze odpalana, nie jest jeszcze zalana, więc teraz pójdę zrobić mieszankę, zaleję tą pilarkę, no i spróbuję pierwszy raz uruchomić. Przygotowałem sobie już mieszankę, mieszanka zgodnie z tym, co zaleca producent, 1 do 40, czyli jeśli dobrze kojarzę, to na 1 litr benzyny 25 ml oleju. Tutaj razem z pilarką takie fajne, dostałem pakowanie, butelkę, jak zwał, tak zwał, gdzie można taką mieszankę zrobić, jest pokazane, ile do tego dolać. Wlew paliwa, wlew oleju, zacznę od paliwa. A miałem sobie podać trzy powody, dla których kupiłem akurat ten model, podaję dwa, więc jak będę tutaj dolewał, to mogę ten trzeci podać. Mam po prostu kosę spalinową z tej samej firmy. Najpierw doleję. Pilarka zalana, więc jak zacząłem mówić, mam kosę spalinową z tej samej firmy. To jest oczywiście Chińczyk, tak jak i ta pilarka jest chińska, no nie ma się co oszukiwać, że jest inaczej. Ale przeżyła ona u mnie sezon, nic się z nią nie działo, więc jakoś tak sprawiło to, że przychylniej na markę Lider patrzę. I taka w sumie jeszcze jedna ciekawostka, ta pilarka i w ogóle kosy spalinowe występują pod dwoma markami. To jest marka albo Lider, albo Handy. I to jest to samo znaczenie modeli, w sumie wszystko jest to samo. Także nie wiem, z czego to zależy, może z dwóch dystrybutorów, importerów, cokolwiek. Ok, paliwo jest już zalane. No to jeszcze olej do smarowania łańcucha. Ja kupiłem taki Pilarol, wydaje mi się chyba całkiem popularny olej. Kiedyś z niego korzystałem, jak brzydkowałem inną piłę, nie było problemu. Próbuję go jakoś tak zalać, żeby nie ulać całej piły. Więc średnio się udało. No ale olej też już nalany. No więc skoro wszystko jest już zalane, oczywiście zakręcę jeszcze tą, to mogę spróbować tą piłę uruchomić. Teraz tak, jeśli chodzi o uruchomienie piły, to odpalałem jedną piłę w życiu. Mam nadzieję, że pójdzie podobnie. Nigdy nie uruchamiałem pilarki pierwszy raz, jak ona była nowa,
ale skoro mi się udało, to może tutaj też pójdzie. Pierwsza rzecz, zaciągam hamulec, żeby łańcuch mi się nie ruszał po uruchomieniu piły, żeby coś się tutaj nie wydarzyło. Później, zgodnie z tym, co jest napisane w instrukcji, muszę tutaj podpompować benzynę. Ok, widzę, że benzyna się już w tej bańce pojawiła, więc idzie z górki. Teraz tak, hamulec mam zaciągnięty, benzyna podpompowana. Wyciągam sanie, przynajmniej powinienem móc. Ok, chyba mi się udało. Piła ustawiona na jedynkę. Teraz zgadzam się z takim określeniem w internecie. Jak czytałem, jak tą piłę, bo gdzieś tam jeszcze patrzyłem, jak tą piłę pierwszy raz uruchomić, że należy zostawić ją na sanie i próbować uruchomić, aż ta piła wyda taki dźwięk, jakby się chciała uruchomić, ale nie uruchomiła. Brzmi to mocno ogólnie. Ja zostanę tak, mam nadzieję, że pilarka jest widoczna. Wkładam tutaj nogę, że tak powiem, dla bezpieczeństwa. Drugą ręką sobie dociskam, no i próbuję ten sprzęt odpalić. O! No, śmiem twierdzić, że był to właśnie dźwięk, który pilarka może wydać, jakby się chciało odpalić, ale się jeszcze nie odpaliła. No więc wciskam z powrotem sanie i próbuję odpalić. Teraz jeszcze jedna rzecz, którą też wiem z internetu. W momencie, kiedy pilarka zaskoczy, trzeba delikatnie wcisnąć gaz, żeby ten tłoczek sanie, jak zwał, tak zwał, do końca wskoczył. No to próbuję. Pilarka się uruchomiła, jest trochę głośno. Zostawiam na biegu jałowym na parę minut, żeby ona miała możliwość pochodzić. Miała szansę pochodzić. No i za parę minut próbuję rozprawić się z tą śliską, która tam stoi. Minęło parę minut, pilarka pochodziła sobie na wolnych obrotach, nie gasła, nie falowała, więc wydaje mi się, że wszystko z nią jest w porządku, mogę przejść do pracy. Poza kadrem jeszcze zrobiłem jej parę przegazówek, że tak to ujmę, żeby sprawdzić, czy działa smarowanie łańcucha, czy pojawia się olej. Smarowanie łańcucha działa, wszystko jest ok. Przejdę teraz do tego cięcia, więc żeby zachować jakiekolwiek zasady BHP, to mam okulary ochronne, nie są najwygodniejsze i w ogóle. No ale wolę, żeby coś wpadło w te okulary niż mi w oko. To tak, zacznę od tej. Plan jest w ogóle taki, się trochę odsunę, albo przejdę tam. Plan jest w ogóle taki, żeby rozpocząć od tej gałęzi, a potem pociąć to całe, bo i tak całe to jest do wycięcia. No to cóż, odpalam pilarkę i próbuję. Teraz takie jeszcze, zanim w sumie odpalę pilarkę, to takie jedno ważne zdanie. Będę trzymał pilarkę drugi raz w życiu. Nie mam ukończonego żadnego kursu, szkolenia, czegokolwiek z obsługi pilarki. Więc moją wiedzę czerpę z internetu. Więc jeśli ktoś zobaczy jakieś błędy techniki, to bardzo bym prosił w komentarzu, żeby o tym napisał. I druga kwestia, niech nikt, broń Boże, nie traktuje tego filmu jako film instruktażowy z wycinania drzew. To na pewno jest zły pomysł. Dobra. Biorę piłę, piła jest ciepła, więc nie będę jej ustawiał na stanie. Odpaliła od kopa, no i próbujemy. Jest dobrze. Jest naprawdę ok. Jestem pozytywnie zaskoczony, bo idzie w tą śliwkę jak masło. We'll be right back.
Pilarka, jak widać, działa. Działa nawet całkiem fajnie. Trochę dyszę, bo było trochę ciężko. Wyszły braki, że tak powiem, w mojej sztuce pilarskiej. No ale to jest coś, co będę nadrabiał. Co chciał, nie chciał. Tutaj jest na tej działce na tyle rzeczy do zrobienia, że na pewno będę musiał tą sztukę pilarską poprawić. Ale tak kończąc, to ja powiem szczerze, jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego zakupu, bo tą śliwkę pocięło jak papier, więc przypuszczam, że w rękach kogoś, kto ma jeszcze lepsze umiejętności niż ja, czy ma jakiekolwiek umiejętności, nie oszukujmy się, ten sprzęt naprawdę bardzo fajnie i bardzo w porządku spełnia swoje zadanie. Będę kończył, bo jeszcze zostało mi trochę rzeczy do zrobienia. Muszę te gałęzie do jutra pociąć, bo jutro ktoś po nie przyjedzie i je zabierze. Ale ogólnie rzecz biorąc, mogę polecić. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które obejrzały ten odcinek i zapraszam na następne odcinki u mnie na kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia. Można zdjąć te okulary wreszcie.